Witam Państwa ponownie po przerwie i witam kolejnego z naszych gości, pani Małgorzata Golińska, wiceminister klimatu i środowiska. Dzień dobry, dobry wieczór już właściwie pani minister. Witam, dzień dobry. Od kilkudziesięciu godzin media żyją tak zwaną aferą wiatrakową, ustawą wiatrakową, różnie to jest określane. Ja mam wrażenie, że znaczna część naszych rodaków nie do końca rozumie, o co chodzi, bo przez ten cały przekaz medialny trudno dociec do szczegółów. Bardzo często serwowana jest taka narracja, że o co PiS się czepia tak naprawdę? Przecież chodzi o to, żebyśmy mieli tanią energię, zdrową, zieloną, odnawialną, nieniszczącą środowiska. No kto by nie chciał żyć w czystym i jeszcze dostatnim kraju? Czy pani minister mogłaby tak w najważniejszych punktach przybliżyć, o co tak naprawdę z tymi wiatrakami chodzi? Warto zacząć od roku 2015 i 2016, kiedy dokonaliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości pierwszych zmian. Pierwszych zmian, które miały ucywilizować inwestorów stawiających wiatraki w naszym kraju. Wtedy pozycja inwestora była mocno uprzywilejowana, a społeczności lokalne pozbawione były tak naprawdę prawa głosu. Potwierdził to raport NIK-u z 2014 roku, czyli jeszcze z czasu, kiedy prezesem NIK-u był Krzysztof Kwiatkowski. Wtedy też stawianie tych wiatraków właściwie tam, gdzie chciał inwestor, a nie tam, gdzie wskazywała Rada Gminy, burmistrz, wójt, czy wyrażała zgodę społeczność lokalna, powodowało liczne protesty. W związku z tym my wprowadziliśmy zmiany w prawie, które zmienialiśmy później jeszcze raz, powodując jakby przyznanie praw społeczności lokalnej. Między innymi wprowadziliśmy taki obowiązek, żeby stawianie farm wiatrowych czy wiatraków było na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Taki plan jest poddawany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Badany jest nie tylko wpływ na elementy przyrodnicze, ale również na zdrowie i życie ludzi. Również wskazaliśmy, że te wiatraki są budowlą, a więc podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Wskazaliśmy również minimalną odległość, którą należy dotrzymać, chcąc stawiać wiatraki. Ówcześnie to była dziesięciokrotność wysokości turbiny wiatrowej. Później zmieniliśmy to, dopuszczając decyzję Rady Gminy, że może to być minimum 700 metrów, aż do dziesięciokrotności wysokości. I dzisiaj Platforma Obywatelska i Polska 2050 złożyła projekt, który wszystkie te zabezpieczenia tak naprawdę ma usunąć, czyli znów uprzywilejowanym ma być inwestor, społeczności lokalne mają być pozbawione prawa głosu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może być zastąpiony uchwałą o lokalizacji inwestycji podejmowaną przez Rady Gminy. Taka uchwała jest na wniosek inwestora. Nie przewiduje się, że Rada Gminy może odmówić wydania takiej uchwały. Jest jedynie wskazane, że ma na to 90 dni. Jednocześnie farmy wiatrowe uznaje się za cel publiczny, co stwarza dodatkowe zagrożenia, że jeśli mamy inwestycje celu publicznego, może dochodzić do wywłaszczeń. To pokazuje, że taki prywatny inwestor mógłby na danej ziemi, chcąc stawiać wiatrak, spowodować konieczność wywłaszczenia mieszkających tam ludzi. Więc cały szereg niebezpiecznych zapisów, które realizują na pewno interes inwestora, na pewno interes obcego kapitału, ale koszty tych działań na pewno będą ponosili mieszkańcy danych miejscowości. Powiedziała pani minister, interes obcego kapitału. No i to jest właśnie drugi wątek podnoszony przy okazji omawiania projektu tej ustawy. To jest cały czas projekt. Wątek lobbystyczny. Gdzie jest tutaj styk między pieniędzmi, polityką, a właśnie wpływami i próbą urabiania polskiego prawa? Na pewno jeden z elementów jest taki, dzisiaj zwrócił na to uwagę pan minister Janusz Cieszyński, poseł
który wskazał, że w projekcie ustawy zniesiono obowiązek odprowadzania opłat od nadmiarowych zysków, które dotychczas musieli inwestorzy OZE odprowadzać. I ci, którzy najwięcej takich opłat odprowadzili do budżetu naszego państwa, to są akurat obce kapitały, głównie niemieckie. Więc zniesienie tej opłaty jest na pewno ukłonem w stosunku do tamtych interesów obcych. Druga kwestia to jakby procedowanie tego projektu jest powiązane z obciążeniem, któremu ma podlegać nasz największy koncern multienergetyczny Orlen. Orlen, który mocno wchodzi na rynek niemiecki, który ma tam już kilkaset swoich stacji, to nie do końca podoba się Niemcom. Wykupił również skocznie w Oberstdorfie, co też nie spotkało się z wielkim entuzjazmem. Ponadto ma być naszym polskim jednym z największych inwestorów, jeśli chodzi o lokalizację farm wiatrowych na morzu. I teraz jeśli osłabimy ten koncern, jeśli pozbawimy go miliardów czy dziesiątek miliardów złotych, które mógłby przeznaczać na inwestycje, to w oczywisty sposób osłabiamy również jego pozycję w kontekście innych koncernów, które takie działania, choćby na terenie naszego kraju, mogłyby w zamian Orlenu prowadzić. Więc tych elementów można zauważyć sporo w tak krótkim, wydawałoby się, i prostym projekcie. Ta ustawa, jej losy, okoliczności jej powstawania nie są do końca jasne. Opozycja, ówczesna opozycja, czyli posłowie, siły polityczne tworzące opozycję przez ostatnie 8 lat, teraz tworzące większość parlamentarną, twierdziły, że przez 8 lat przygotowywały gotowe ustawy, które mają naprawić po pierwsze Polskę po PiS-ie, po drugie uczynić ją lepszą. Ale jeżeli pyta się, czy to panią poseł Hennig-Kloskę, która stała się twarzą tej ustawy, czy to innych polityków, którzy się podpisali pod tym projektem, to można odnieść wrażenie, że tak naprawdę nie wiadomo za bardzo, kiedy, w jakich okolicznościach ta ustawa została stworzona, i część komentatorów mówi, że tak jakby została na szybko, na łeb, na szyję napisana na kolanie. No to jak to się ma do tych zapewnień, że gotowe ustawy, dopracowane, tylko czekają, żeby PiS się trochę posunął i zaczniemy ulepszać Polskę? Jakby to pani minister skomentowała? Nigdy nie wierzyłam w nośne hasła, które serwowała nam opozycja, czy to była Koalicja Obywatelska, czy przywdziewała wygląd Polskiego Stronnictwa Ludowego, czy ubierała się w szaty Polski 2050. Oni zawsze mówili językiem interesu obcego, nie zawsze mówili językiem organizacji pozarządowych, co do których ja też osobiście mam duże wątpliwości, czyj interes reprezentują. Wiemy, że chociażby Polska 2050 mocno swego czasu wspierał Greenpeace, była u nich obecna pani, która wprost z Greenpeace'u przyszła do Hołowni. Były tam nazwiska, zresztą do dzisiaj się też przewijają, które są powiązane z innymi organizacjami pozarządowymi. Wśród swoich postulatów realizują oczekiwania właśnie tych organizacji, które to są od lat przez te organizacje podnoszone. W związku z tym wydaje się, że również to właśnie tamte osoby czy tamte interesy tak naprawdę tworzyły ten projekt. Zresztą widzimy, że już dwukrotnie pani poseł Hennig-Kloska została przyłapana na tym, że nie do końca wie, do czego się zobowiązała, albo w umowie koalicyjnej jako ewentualny przyszły minister klimatu, gdzie wskazali, że będą chcieli zwiększać ilość parków, a ona nawet nie wie, że dzisiaj jest ich 23, a nie 8 czy 9, jak sama wskazała. Albo w tym projekcie właśnie zaprogramowali pewne zmiany i dzisiaj otwierają szeroko oczy, tak jakby ten projekt widzieli po raz pierwszy na oczy. My sobie też zdajemy sprawę, że z jednej strony to była próba przykrycia naszego rządowego projektu, który został złożony w celu ochrony odbiorców energii, tak żeby wzorem lat poprzednich Polacy nie musieli płacić zbyt wysokich rachunków. Z drugiej strony właśnie przy tej okazji chciano zostawić pułapkę na prezydenta,
wrzucając te wszystkie niewygodne, lobbingowe, proinwestorskie, antyspołeczne, antyśrodowiskowe zapisy, no i stawiając niejako prezydenta pod ścianą, bo gdyby odmówił podpisania takiej ustawy, to całe odium złości Polaków za wysokie ceny energii spadłyby na pana prezydenta. Teraz, jeśli by podpisał i osłabił chociażby Orlen, czy uprzywilejował inwestorów wbrew opiniom społecznym, to również będzie traktowany jako ten, który nie realizuje oczekiwań społecznych. Więc to jest swego rodzaju pułapka na pana prezydenta, ale myślę, że szybciej w tą pułapkę wpadli ci, którzy ten projekt złożyli. Czasem pośpiech nie jest wskazany w polityce, a tu wyraźnie to wszystko nosi znamiona pośpiechu. I nieuczciwe intencje nie są wskazane. Pani minister, ostatnia kwestia. Przejdźmy już do sprawy, jak to jest, gdy ma się wiatrak w kilkaset metrów od domu. Myślę, że spora część mieszczuchów nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. Jadąc przez Polskę, widzi gdzieś tam wiatraki młócące tymi swoimi łopatami. Jaka jest prawda o energii wiatrowej, bo nam się ją przedstawia jako wspaniałą, zieloną, bezkosztową, a to nie do końca tak jest, że ona jest całkowicie bezkosztowa i całkowicie neutralna, nazwijmy, dla miejsca, gdzie taka farma jest ustawiona. Dlatego tak ważne jest, aby utrzymać ten zapis badania oceny wpływu na otaczające środowisko. Z jednej strony na korytarze ekologiczne, na trasy migracyjne, przelotowe chociażby ptaków czy nietoperzy. Z drugiej strony wpływ na życie i zdrowie człowieka to jest chociażby hałas, choć ten akurat został utrzymany w tym projekcie ustawy, ale często również mieszkańcy, którym przyszło żyć w pobliżu wiatraków poza hałasem, skarżyli się na tak zwane migotanie światła związane z ruchem turbin wiatrowych. Również często tutaj największą bolączką jest to, że można byłoby stawiać te wiatraki w pobliżu 300 metrów od mieszkań. I tutaj też oczywiście jest pytanie, czy to gospodarstwo byłoby liczone od krawędzi budynku, czy od krawędzi działki, bo jeśli od krawędzi budynku, to tak naprawdę ten wiatrak byłby jeszcze bliżej. My osiągnęliśmy pewnego rodzaju kompromis, wskazując to minimalną odległość 700 metrów. To jest kompromis pomiędzy branżą, administracją publiczną, pomiędzy obywatelami. Jednocześnie widzimy, że wbrew temu, co mówi opozycja, OZE nie zostało zablokowane w naszym kraju, mocno się rozwinęło, również wiatraki na lądzie wciąż się rozwijają. 4,2 gigawata w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości do 4,9 z czasów rządów Platformy Obywatelskiej, a jednocześnie dzisiaj kolejne ponad 4 gigawaty są już w budowie. Więc jeśli ktoś mówi o blokowaniu, to albo nie zna tych liczb, albo świadomie manipuluje opinią społeczną. Pani minister, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego programu i dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Dziękuję, do usłyszenia. A niebawem w tym studiu moje miejsce zajmie Michał Trześniewski, by przedstawić Państwu najważniejsze informacje z kraju i ze świata.